dobry, Rolinko. O, panna Frania w nowym stroju śniadaniowym. Ładny, ale niewłaściwy. Wygląda, że ładny i z wyprzedaży. Kupiłam też kilka innych fatałaszków, ale nie będę w nich siadała do śniadanka. Masz jeszcze katalog? Tam ci jak obejrzę. Kondziu, to ty mi rąbnąłeś ten katalog? Chciałem zrobić prezent na Dzień Matki. Dzień dobry, rodzinko. Panno Franiu? No co? To była promocja. Kup jeden, drugi dostaniesz gratis. No, to pewnie moja linia służbowa. Mam nadzieję, że z Berlina dzwonią. Nie, to pewnie Patryk dzwoni, żeby usłyszeć mój głos. Straciłem apetyt. Dziękuję, Konradzie. Bardzo przepraszam. Do panny Frani, panna Jola z Ząbkowskiej. Halo, Jolka? Dlaczego ona dzwoni do ciebie na moją linię służbową? Nie wiem, ale musiało się stać coś strasznego. No? O Boże. O Boże! Mój były chłopak pojechał ze swoją dziewczyną na Fidżi. Proszę pani, a kogo interesują wakacje pani chłopaka? Byłego chłopaka, proszę pana. Mnie bardzo obchodzą. Tak? Jola? Posłuchaj, poczekaj, bo mi coś tutaj tak pika w telefonie. Halo? To Berlin odzwania, niech pani mi odda natychmiast. Jola, przepraszam cię, bo tutaj Berlin odzwania do pana Skalskiego. Że, ale kto rodzi w centrum handlowym? Halo? Witam pana szanownego reżysera, tak? Tak, tak? A bardzo się cieszę, że pan odeszły wody, tak? No. Pani Jolu, proszę natychmiast się wyłączyć, bo mnie tutaj, zaraz mnie tu... Pani reżyser, pan... halo? Halo? Nikt nie odpowiada. No bo pan rozłączył. Ja? A kto ja? No a kto? Ale co? No moi, ustalmy jedną prostą zasadę. Niech pani swoje prywatne sprawy trzyma z daleka od moich interesów. A teraz wychodzę na spotkanie. Do widzenia. Rozumiem. Czyli następnym razem, jak pan będzie wychodził na ważne spotkanie, to ja mam po prostu cicho siedzieć i puścić pana w tym okropnym krewacie. Powtarzam. Życie prywatne, interesy, interesy, życie prywatne i żadnych tutaj takich zamieszań, komplikacji, bo to jest niedopuszczalne. A teraz idę na poważne spotkanie. Założę się, że zaraz wróci zmienić krawat. Śniadanie. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. W tym Skalskich dom, to w nim znalazła kąt. Choć nie było łatwo, nie, choć nie było łatwo. My jesteśmy w stanie spełnić każde warunki, proszę pani. Każde. Ale oczywiście, że nas na to stać. No, oczywiście, że na... Kochanie, wszystko w porządku. Nie, 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 to nie do pana. Tato, zgodnie jedziemy! Tato, teraz pracuje. Kto cię nauczył takiego zachowania? Przepraszam. Dobry dzień wszystkim. No tak, no powinienem był wiedzieć. Dzisiaj na litość boską rozmawiam przez telefon. Oby miał prywatnych sprawach na jego służbowej linii, bo ci głowę urwie. Czego pani sobie życzy tym razem? Bardzo mi się podoba pański krawat. Nie, żartuję. Idę z małą na zakupy, chciałam troszeczkę gotówki. Najwyższy czas, abym nauczyła się komponować części mojej garderoby. Ona rośnie w oczach. Kochanie, ty mi się wydaje, że ty masz jedną skarpetkę niebieską, a drugą różową. To jest wyraz mojej osobowości. Wiem. Idź, zmień skarpetki, dobrze? Niedługo dorośnie do karty kredytowej. No dobra, idę. Potrzebuje pan czegoś? Tak, przystojniaka do głównej roli. Ja też. Gdyby sprzedawali takich na promocji, to wzięłabym za trzech naraz. Sztuczne futro. Jaka wysoka świadomość ekologiczna. Raczej świadomość budżetowa. No. I kołnierz też jest ładny. Lis, prawdziwy. A wygląda jak świętej pamięci kot mojej babki. Tak, jestem. Jest zainteresowany. No to świetnie. Pa. Co za idiota. Co się stało?
Nie zgadniesz, kogo udało mi się nakłonić, żeby zagrał w naszym serialu. Paweł Wilczyński. Wow! Paweł Wilczyński! Paweł Wilczyński, a kto to jest? Nie znam go, bo nigdy nie słyszałem. No jak to pan nigdy nie słyszał? No naprawdę żyjemy na odrębnych planetach. No to już ustaliliśmy. Paweł Wilczyński! Przecież on gra doktora Piotra w białym fartuchu. Jaki biały fartuch? No co pan, nie znam. Zrobił reklamę dezodorantu. Nie znam. Jest na okładce Telewizja. No dobra, podrzucę panu do kibelka. W każdym razie jest wielki, będą go oglądać miliony. Jego imieniem nazwali te paszteciki, wieczórki. Paweł Wilczyński. Paszteciki, wilczurki. A te, a jadłem go. Uj, a dobry jest, niezły. Tak, no, to mamy aktora. Ideał. Mało powiedziane, Paweł Wilczyński, przecież w ostatnim odcinku, kiedy Alicja rodziła swojego wcześniaka, oczywiście zaraz po tym, jak przeżyła katastrofę lotniczą, to Paweł Wilczyński odbierał poród, mimo że obydwie ręce miał w gipsie. Ale jak? Zębami. Nie, Paweł Wilczyński naprawdę jest najwspanialszym facetem na świecie. Przecież to jest tylko aktor, on gra. Co pan opowiada tam? On naprawdę jest wrażliwy, to niemożliwe, żeby to wszystko udawał. Proszę pana, jak on płacze, to z jego nosa lecą prawdziwe smarki. Gile mu prawdziwe lecą. Ten człowiek to prawdziwy talent. To normalnie to zagram. No, wiesz, no. Będę cię zawsze kochał. Aż do śmierci. Nie, chwila. Okay. Nie wiem, jeśli z takim przystojniakiem, to nie trzeba pamiętać tekstu. Będę cię zawsze kochał. Chyba, że spotkam inną. Wiedziałam. Nie no, świetnie, brawo, genialnie. Takie po prostu męskie, ale my potrzebujemy kogoś bardziej chłopięcego, subtelnego. Chyba wiecie, że mam drugą propozycję. Kostek chce, żebym u niego zagrał. Konstanty? No, u niego nie ma tak długiego tekstu. Też główna rola. Paweł, zrobisz jak zechcesz, ale wiedz, że na tym etapie twojej kariery potrzebny ci producent słynący z dobrego gustu, smaku. Ojej, się do niego, chyba kiszonych ogórków. Panno Maj, pani nam przeszkadza teraz w bardzo ważnym spotkaniu, prawda? Więc to dzisiaj jest ten dzień, no kompletnie zapomniałam. Gdybym wiedziała, to włożyłabym na siebie coś naprawdę szalonego. Dzieciaki, pozwólcie. Zdaje się, że tato chciałby was z kimś zapoznać, prawda? I właśnie, Paweł, poznaj moje dzieci. Zuzia, Adaś, Małgosia. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Powinniśmy ją trzymać pod kluczem. A to jest twoja przepiękna żona. Nie, to jest moja bardzo subtelna niania, panna Maj. Możesz mi mówić po imieniu Frania, chociaż moja mama, wiesz, chciała, żebym miała na imię Julia. Julia. Piękna. Wiesz, że oczy mnie bolą od twojego blasku? Czy ty istniejesz naprawdę? Panno Maj, na słówko. Wynoś się stąd, bo wydrapie ci oczy. Słuchaj, jedno pytanko. Czy wtedy, jak tak dzielnie opiekowałeś się Jacusiem, jak jego mama poszła na kurs dla kelnerek, to ty wiedziałeś, że nie jesteś jego ojcem? Tak, od początku wiedziałem. Wiedziałam. Jesteś aniołem, wiesz? Naprawdę. A do tego jeszcze doktorem. Dostaję gorączki. Wybacz im, no ale... No ale sam powiedz, no chyba jesteś przyzwyczajony, nie? Takie objawy adoracji to... No tak, no. Szał ciałem, no. Paweł, to jak? Konkrety. Przyjmujesz moją propozycję? No słuchaj, zgadzam się. Pod warunkiem, że dostanę suflera, najwyższą garzę ze wszystkich i jeszcze jedno. Nianie. Słyszeliście? On chce naszą nianię. On chce, żeby nasza niania niańczyła jego dzieci. No. On nie ma dzieci. No to po co mu nasza niania? Przecież to jest... Aha. A. O. No. No. No, no, no. Ale nudy! Od reklam nawet palcem nie ruszył! Cii, to dlatego, że jest w śpiączce. Ale patrz, ile to już trwa, prawda? Mi się zdaje, że tutaj mu się coś tak sączy. Ten człowiek jest mistrzem wydzieli. Ale nic się nie dzieje! Ty po prostu niczego nie zauważasz. Zobacz, jak pielęgniarka opiera się o stojak z kropiówką. No i co z tego? Zakręciła jej się w głowie. Tylko co to znaczy?
że jest w ciąży. A kto jest ojcem? Oczywiście Paweł. Myślałem, że on jest w śpiączce. Taki z niego ogier. Ale co to jest ogier? Kochanie, to jest taki konik, wiesz, narowisty, który często staje dęba. Jak Karolina, kiedy patrzy na naszego ojca. Karolina to ogier? Kochanie, tak się nie mówi o kobietach. Przy Karolinie każdy ogier staje się miękką owieczką. Konradzie! Jakbym był na każde jego zawołanie. No wiesz? Jakbyśmy byli co najmniej jego służącymi. Nie no. Skąd? Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. No dlaczego nie? Nie, po prostu nie. No, ja nie mogę się zgodzić na to, żeby niania była częścią tej transakcji. Max, dorośnij. To jest takie cyniczne, wyrachowane. Kotku, to show business. A ty gdzie się tak długo podziewałeś, co? O, przepraszam. Upadłem i skręciłem nogę. Max, mój drogi. Nie, no przecież my musimy to zrobić. Ja się brzydzę na samą myśl. Subtelny sposób, żeby odmówić kobiecie. Konradzie, my tu nie baraszkujemy, tylko pracujemy. Proszę uważać, żeby nie zapracowała pana na śmierć. Mówimy o Pawle Wilczyńskim. Paweł ma zagrać u nas główną rolę w serialu pod warunkiem, że umówię go z Franią. Przecież jej się podobał, mało nie pękła z zachwytu. No faktycznie, no wydawała się nim dość oczarowana. Czyli, że to będzie przysługa, a nie powiedzmy sutenerstwo. Sutenerstwo, dziękuję ci Konradzie. Zawsze może pan na mnie liczyć. Jaki on śliczny. Śliczny, ale chyba pranie. Zabójcza mieszanka. Franiu, jesteś proszona do gabinetu. Coś nabroiłam? Jakby pytali o moją kostkę, powiedz, że przykładam sobie lód. Ale bez talencie! Dobrze, zrobię to, ale nie mam ochoty. Ej, słyszałam to już tyle razy. Panno Franiu, proszę usiąść. Umówmy się, to nie jest moja wina. Skąd ja mogłem wiedzieć, że zmywacz do paznokci rozpuści lakier na parkiecie? Zresztą, co to był za lakier? Umówmy się, on i tak już był do zmiany. Jaki lakier? Jaki lakier? No więc panno Franiu... Max, rozluźnij się. Proszę, usiądź, Franiu. Franusiu. Paneczko. Teraz już naprawdę zaczęłam się bać. Co byś powiedziała na to, gdybym cię umówił dzisiaj na kolację z Pawłem Wilczyńskim? Czy to jest żart? Nie. Czy my tutaj tracimy czas, a ja dawno powinnam kręcić włosy na wałki? Kręć, kręć. Dziękuję panu, Monsie! Bardzo panu dziękuję. Nie ma pani za co dziękować, to jest nic wielkiego. Cała przyjemność po naszej stronie. Chcemy po prostu, żebyś się dobrze bawiła. Bardzo dobrze bawiła. Nie aż tak dobrze. Bardzo dobrze. Baw się tak dobrze, jak chcesz. Więcej nie musisz, naprawdę. Zobacz, jak się sytuacja rozwinie. Dziękuję. Dziękuję pani. Oj pani. Oj, oj, było blisko, było blisko. No. Widzisz? Nie było tak źle. To jeszcze raz ja. Franeczka. Zgniliśmy się za tobą. Tak, wiem. Czy to przypadkiem nie jest tak, że Paweł Wilczyński leci na mnie i chętniej zagrałby w waszym serialu, gdybym ja umówiła się z nim na randkę? Nianiu, Franiu, jak może pani w ogóle sugerować? Karolina, ja ciebie bardzo proszę, daj spokój. Tak, umówiliśmy cię z Pawłem tylko dlatego, żeby on u nas zagrał. W porządku. Ha! Tak. Czy umawianie mnie na randkę z Pawłem Wilczyńskim to przypadkiem to nie jest mieszanie spraw osobistych ze sprawami zawodowymi, wie pan? Max. Co to oznacza to? Taka zasada, którą wymyśliłem i zapomnij o niej. Ale oczywiście, że nie. Zasady są po to, żeby ich przestrzegać, proszę pana. Zasady są po to, żeby je łamać. Ale nie w tym domu. Zapomnij o zasadach. Nie masz żadnych zasad. Proszę bardzo, weź mój telefon, zadzwoń do znajomych, zrób tutaj imprezę. Przemebluj mój gabinet. Okej. Okay. No, to ja zadzwonię do Pawła Wilczyńskiego i porozmawiam o jego kontrakcie. A nie. Gdzie jest telefon?
tą. O, jest. No i jak wyglądam? Ślicznie, kotku. Zupełnie jak czerwony kapturek po przejściach, wiesz? Myślę, że troszeczkę sobie zdejmij tutaj, wiesz? Mogę poszczyć twoich perfum? Oczywiście, bierz, które chcesz. Ale nie te, wiesz? Bo to jest moja taka grzeszna pokusa. Wybierz któreś inne. Dobry wybór, poranna rosa. Skarbie, co do perfumów, to zasada jest taka. Trzeba odrobinkę sobie, wiesz, nalać tu i sobie w takie strategiczne miejsca kobiece. Tutaj, troszeczkę tutaj i troszeczkę między oczy. Oczy? Oczywiście. Mózg jest najbardziej seksowną częścią kobiety, prawda, Jolka? Jolka. Gdzie jest Jolka? Jolka. Jolka. Jolka, ty szafę masz tak wielką jak mój pokój. A czujesz ten zapach lawendy? Jak ja nie myślałam, że to mój dezodorant. No co to? No jak? Proszę! Panno Franiu, pan Paweł Wilczyński zaszczycił nas swoją obecnością. O rany, Paweł Wilczyński! Umawiam się na randkę z moją najlepszą przyjaciółką. Ach, no trudno, trudno, trudno. Skoro już przyszedł, to chyba zejdę się z nim przywitać. W tym stroju? Ale oczywiście, Konradzie, to jest zwykły śmiertelnik, bez przesady. Żartowałam. Dobra? Paweł, nie boisz się, że odłączą cię od respiratora, jak jesteś w śpiączce? Obudzę się, jak tylko dostanę podwyżkę. Co myślisz, że mi nie dadzą? Ja będziesz zadowolony, przygotowałem umowę. Jest doskonała. Tylko pracuję w tej branży tyle lat, że wiem, że nic nie wiem. Cześć, Paweł. Bella, wyglądasz wystrzałowo. A ja przy tobie lepiej niż zwykle. Paweł, poznaj, to jest moja najbliższa przyjaciółka, Jola. Jolka, dawaj, zawstydź mnie. Pan Paweł Wilczyński, no naprawdę, ale dotykać pana to jest takie przeżycie. Czy pana też było tak dobrze jak mnie? 2 sekundy to jej rekord. Dawaj, Jolka, rób zdjęcia, kochana Paweł. Nie wiem, czy się ubrałam odpowiednio, gdyż nie wiem, gdzie mnie zabierasz. Na koniec świata. Ślicznotką. Ała! Widziałeś większą kreaturę, najbardziej żenującą kreaturę na świecie? A uwzględniamy pannę Karolinę? Proszę pana, naprawdę, dzięki panu przeżywam najwspanialszą przygodę mojego życia. I to panu wszystko zawdzięczam, naprawdę dziękuję. Ale proszę pani, ale pani nic mi nie zawdzięcza, ani nikomu innemu pani zawdzięcza, to tylko i wyłącznie samej sobie. Ała! Peta, pozwól. Max, nie czekaj na nas. Gdzież bym czekał? Wszystko w porządku, proszę pana? Tak, dlaczego? Frania się wydaje być zadowolona. Bardzo zadowolona. Zdaje się, że fruwa w powietrzu. O, w rozgrzanym powietrzu. Czy martwi się pan, że Frania będzie bawiła się źle, czy też martwi się pan, że będzie bawiła się dobrze? Wiesz co, Konrad, zaczynasz mi działać na nerwy. I jeszcze mi pan za to płaci. No, a ty co? A ona co? Że tutaj to? O, do pokoju, no. No, lekcji odrabiać. I to już. Wiesz, jutro dzieci idą do szkoły z rana, wiesz. No to cała noc przed nami. Twoje oczy świecą blaskiem księżyca, a twoje usta są dla mnie jak źródło dla sprawionego wędrowca. To samo powiedziałeś pielęgniarce i teraz kręci się w głowie i opiera się o kroplówkę. Czasem intensywną terapię. Wiesz, co ci powiem? No. Ty nie jesteś jak ten doktor Piotr. Nie? Nie. Nie. Jestem jak jego zły Bradlinek. Wiesz, co ci powiem?
Chyba jednak zadzwonię do mamy. Pan Maksymilian? Co? Czy już wróciła? Spać. Co pan tutaj robi? Czekał pan na mnie? Co ja? Nie, skąd? Ja tutaj tę książkę czytałem, tutaj gdzieś leży. A niech pani powie, jak poszła randka z panem Pawłem. Ciągle mu tylko jedno było w głowie. Boże, mój ojciec miał rację, jestem bezdennie głupia. Nie obwiniaj się. Ten facet jest żałosny. Jakbym tylko mógł, to bym urwał te... Orzeszki? No. On, ten byczek wykorzystał fakt, że jesteś naiwna. No. Zapomniał pan powiedzieć bezdennie głupia. No właśnie. Właśnie. Niech pan zabierze te orzeszki, nie mogę. Najpierw beznadziejna randka, a teraz obrzaską nocą. Ja jestem za to odpowiedzialny. Z własnych egoistycznych pobudek pchnąłem panią w łapska tego... taniego amanta. Ale pan jest słodki. O nie, panowaniu, nie. Nic z tych rzeczy. My wprawdzie mamy pewien stosunek. To znaczy nie, my utrzymujemy stosunki... Spać. Służbowe stosunki, chciałem powiedzieć. Po prostu mieszkamy razem. Służbowo. Między nami zawsze będzie trochę... No może i tak, ale jak pani wyszła z tym Pawłem, to ja poczułem w sobie takie coś poczułem, że gdyby się pani stało coś złego, to ja bym... przejąłbym się. Co pan powie? Mhm. Mam nadzieję, że nic panu nie pochrzaniłam i że Paweł zagra w tym serialu. Nie, po tym jak cię potraktował, ja nie chcę z nim pracować. A szkoda. Teraz się zmienił, wie pan, zrobił się taki chłopięcy, taki... Mówi takim cieniutkim łysikiem. Dobranoc. Dobranoc, panno Franiu. Czy to znaczy, że go kopnęła w... Spać. Uła. Na 359 odcinek serialu Biały Fartuch. Czekaj, kochanie, czekaj chwileczkę. Bałabuchy. Ale to się pisze przez H czy przez samo H? A w ogóle jest takie słowo? Oczywiście, że jest. Widać, że nie byłeś na obiedzie u mojej mamy. Ale co mnie to obchodzi, że on był na okładce Tele Życia, Tele Gwiazdora? A może być sobie na okładce Tele Morele? Ja potrzebuję skromnego aktora, dobrego, ale skromnego, a nie żadną gwiazdę. No, tak. Gdyby tak pikało coś tutaj, panu w telefonie, to może dzwonić Jola. To właśnie była Jola. Co mu się dzieje za mną? Przepraszam. Cicho! Oglądam Biały Fartuch. Pojawił się nowy aktor za Pawła Wilczyńskiego. Ciekawe, co się z nim stało. Czekaj, a ile jest punktów za słowo kastrat? Albo wałach też może być. Dzień dobry, rodzinko. O, panna Frania w nowym stroju śniadaniowym. Ładny, ale niewłaściwy. Wygląda, że ładny i z wyprzedaży. Kupiłam też kilka innych fatałaszków, ale nie będę w nich siadała do śniadanka. Masz jeszcze katalog? Tam ci jak obejrzę. Kondziu, to ty mi rąbnąłeś ten katalog? Chciałem zrobić prezent na Dzień Matki. Dzień dobry, rodzinko. Panno Franiu? No co? To była promocja. Kup jeden, drugi dostaniesz gratis. No, to pewnie moja linia służbowa. Mam nadzieję, że z Berlina dzwonią. Nie, to pewnie Patryk dzwoni, żeby usłyszeć mój głos. Straciłem apetyt. Dziękuję, Konradzie. Bardzo przepraszam. Do panny Frani.
Panna Jola z Ząbkowskiej. Halo, Jolka? Dlaczego ona dzwoni do ciebie na moją linię służbową? Nie wiem, ale musiało się stać coś strasznego. No. O Boże. O Boże! Mój były chłopak pojechał ze swoją dziewczyną na Fidżi. Proszę pani, a kogo interesują wakacje pani chłopaka? Byłego chłopaka, proszę pana. Mnie bardzo obchodzą. Tak? Jola, posłuchaj, poczekaj, bo mi coś tutaj tak pika w telefonie. Halo? To Berlin odzwania, niech pani mi odda natychmiast. Jola, przepraszam cię, bo tutaj Berlin odzwania do pana Skalskiego. Że, ale kto rodzi w centrum handlowym? Halo, witam pana szanownego reżysera, tak? A bardzo się cieszę, że panu odeszły wody, tak? No. Pani Jolu, proszę natychmiast się wyłączyć, bo mnie tutaj, zaraz mnie tu... Pani reżyser, pan, halo? Nikt nie odpowiada. No bo pan rozłączył. Ja? A kto ja? No a kto? Ale co? No moi, ustalmy jedną prostą zasadę. Niech pani swoje prywatne sprawy trzyma z daleka od moich interesów. A teraz wychodzę na spotkanie. Do widzenia. Rozumiem. Czyli następnym razem, jak pan będzie wychodził na ważne spotkanie, to ja mam po prostu cicho siedzieć i puścić pana w tym okropnym krewacie. Powtarzam. Życie prywatne, interesy, życie prywatne i żadnych tutaj takich zamieszań, komplikacji, bo to jest niedopuszczalne. Ha! A teraz idę na poważne spotkanie. Założę się, że zaraz wróci zmienić krawat. Śniadanie. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. W tym Skalskich dom, to w nim znalazła kąt. Choć nie było łatwo, nie, choć nie było łatwo. Ale my jesteśmy w stanie spełnić każde warunki, proszę pani. Każde. Ale oczywiście, że nas na to stać. No, oczywiście, że na... Kochanie, wszystko w porządku. Nie, to nie do pana. Tato, zgodnie jedziemy! Tato, teraz pracuje. Kto cię nauczył takiego zachowania? Przepraszam. Dobry dzień wszystkim. No powinienem był wiedzieć. Ciszej na litość boską, rozmawiam przez telefon. Oby miał prywatnych sprawach na jego służbowej linii, bo ci głowę urwie. Czego pani sobie życzy tym razem? Bardzo mi się podoba pański krawat. Nie, żartuję. Idę z małą na zakupy, chciałam troszeczkę gotówki. Najwyższy czas, abym nauczyła się komponować części mojej garderoby. Ona rośnie w oczach. Kochanie, ty mi się wydaje, że ty masz jedną skarpetkę niebieską, a drugą różową. To jest wyraz mojej osobowości. Wiem. Idź, zmień skarpetki, dobrze? Niedługo dorośnie do karty kredytowej. No dobra, idę. Potrzebuje pan czegoś? Tak, przystojniaka do głównej roli. Ja też. Gdyby sprzedawali takich na promocji, to wzięłabym ze trzech naraz. Sztuczne futro. Jaka wysoka świadomość ekologiczna. Raczej świadomość budżetowa. No. Twój kołnierz też jest ładny. Lis, prawdziwy. A wygląda jak świętej pamięci kot mojej babki. Tak, jestem. Jest zainteresowany. No to świetnie. Pa. Co za idiota. Co się stało? Nie zgadniesz, kogo udało mi się nakłonić, żeby zagrał w naszym serialu. Paweł Wilczyński. Wow! Paweł Wilczyński! Paweł Wilczyński, a kto to jest? Nie znam go, bo nigdy nie słyszałem. No jak to pan nigdy nie słyszał? No naprawdę żyjemy na odrębnych planetach. No to już ustaliliśmy. Paweł Wilczyński! Przecież on gra doktora Piotra w białym fartuchu. Jaki biały fartuch? No co pani? Nie znam. Zrobił reklamę dezodorantu. No, nie znam. Jest na okładce Telewizja. No dobra, podrzucę panu do kibelka. W każdym razie jest wielki, będą go oglądać miliony. Jego imieniem nazwali te paszteciki, wieczórki. Paweł Wilczyński.
Masz te ciki wilczurki, masz te ciki wilczurki. A te, a jadłem go, a dobry jest, niezły, tak, no, ten to mamy aktora. To ideał, ideał. Mało powiedziane, Paweł Wilczyński, przecież w ostatnim odcinku, kiedy Alicja rodziła swojego wcześniaka, oczywiście zaraz po tym, jak przeżyła katastrofę lotniczą, to Paweł Wilczyński odbierał poród, mimo że obydwie ręce miał w gipsie. Ale jak? Zębami. O! Nie, Paweł Wilczyński naprawdę jest najwspanialszym facetem na świecie. Przecież to jest tylko aktor, on gra. Co pan opowiada tam? On naprawdę jest wrażliwy, to niemożliwe, żeby to wszystko udawał. Proszę pana, jak on płacze, to z jego nosa lecą prawdziwe smarki. Gile mu prawdziwe lecą. Ten człowiek to prawdziwy talent. To normalnie to zagram. No, wiesz, no. Będę cię zawsze kochał. Aż do śmierci. Nie, chwila. Okay. Nie wiem, jeśli z takim przystojniakiem, to nie trzeba pamiętać tekstu. Będę cię zawsze kochał. Chyba, że spotkamy inną. Wiedziałam. Nie no, świetnie, brawo, genialnie. Takie po prostu męskie, ale my potrzebujemy kogoś bardziej chłopięcego, subtelnego. Chyba wiecie, że mam drugą propozycję. Kostek chce, żebym u niego zagrał. Konstanty? No, u niego nie ma tak długiego tekstu. Też główna rola. Paweł, zrobisz jak zechcesz, ale wiedz, że na tym etapie twojej kariery potrzebny ci producent słynący. Dzień dobry, rodzinko. O, panna Frania w nowym stroju śniadaniowym. Ładny, ale niewłaściwy. Wygląda, że ładny i z wyprzedaży. Kupiłam też kilka innych fatałaszków, ale nie będę w nich siadała do śniadanka. Masz jeszcze katalog? Tam ci jak obejrzę. Kondziu, to ty mi rąbnąłeś ten katalog? Chciałem zrobić prezent na Dzień Matki. Dzień dobry, rodzinko. Panno Franiu? No co? To była promocja. Kup jeden, drugi dostaniesz gratis. No. To pewnie moja linia służbowa, mam nadzieję, że z Berlina dzwonią. Nie, to pewnie Patryk dzwoni, żeby usłyszeć mój głos. Straciłem apetyt. Dziękuję, Konradzie. Bardzo przepraszam. Do panny Frani, panna Jola z Ząbkowskiej. Halo, Jolka? Dlaczego ona dzwoni do ciebie na moją linię służbową? Nie wiem, ale musiało się stać coś strasznego. No. O Boże! O Boże! Mój były chłopak pojechał ze swoją dziewczyną na Fidżi. Proszę pani, a kogo interesują wakacje pani chłopaka? Byłego chłopaka, proszę pana. Mnie bardzo obchodzą. Tak? Jola? Posłuchaj, poczekaj, bo mi coś tutaj tak pika w telefonie. Co? Halo? To Berlin odzwania, niech pani mi odda natychmiast. Jola, przepraszam cię, bo tutaj Berlin odzwania do pana Skalskiego. Ale kto rodzi w centrum handlowym? Halo? Witam pana szanownego reżysera, tak? Tak, tak? A bardzo się cieszę, że panu odeszły wody, tak? No. Pani Jolu, proszę natychmiast się wyłączyć, bo mnie tutaj, zaraz mnie tu... Pani reżyser, pan... halo? Halo? Nikt nie odpowiada. No bo pan rozłączył. Ja? Tak to ja. No a kto? Ale co? No moi, ustalmy jedną prostą zasadę. Niech pani swoje prywatne sprawy trzyma z daleka od moich interesów. A teraz wychodzę na spotkanie. Do widzenia. Rozumiem. Czyli następnym razem, jak pan będzie wychodził na ważne spotkanie, to ja mam po prostu cicho siedzieć i puścić pana w tym okropnym krawacie. Powtarzam. Życie prywatne, interesy, interesy, życie prywatne i żadnych tutaj takich zamieszań, komplikacji, bo to jest niedopuszczalne. A teraz idę na poważne spotkanie. Założę się, że zaraz wróci zmienić krawat. Śniadanie. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. W tym Skalskich dom, to w nim znalazła kąt. Choć nie było łatwo, nie, choć nie było łatwo. Ja nie.
Ale my jesteśmy w stanie spełnić każde warunki, proszę pani. Każde. Ale oczywiście, że nas na to stać. No, oczywiście, że na... Kochanie, wszystko w porządku. Nie, 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 to nie do pana. Tato, zgodnie jedziemy! Tato, teraz pracuje. Kto cię nauczył takiego zachowania? Przepraszam. Dobry dzień wszystkim. No tak, no powinienem był wiedzieć. Dzisiaj na litość boską rozmawiam przez telefon. Oby miał prywatnych sprawach na jego służbowej linii, bo ci głowę urwie. Czego pani sobie życzy tym razem? Bardzo mi się podoba pański krawat. Nie, nie, żartuję. Idę z małą na zakupy, chciałam troszeczkę gotówki. Najwyższy czas, abym nauczyła się komponować części mojej garderoby. Ona rośnie w oczach. Kochanie, ty mi się wydaje, że ty masz jedną skarpetkę niebieską, a drugą różową. To jest wyraz mojej osobowości. Wiem. Idź, zmień skarpetki, dobrze? Niedługo dorośnie do karty kredytowej. No dobra, idę. Potrzebuje pan czegoś? Tak, przystojniaka do głównej roli. Ja też. Gdyby sprzedawali takich na promocji, to wzięłabym ze trzech naraz. Sztuczne futro. Jaka wysoka świadomość ekologiczna. No, raczej świadomość budżetowa. No. Twój kołnierz też jest ładny. Lis, prawdziwy. A wygląda jak świętej pamięci kot mojej babki. Tak, tak, jestem. Jest zainteresowany. No to świetnie. Pa, pa, pa. Co za idiota. Co się stało? Nie zgadniesz, kogo udało mi się nakłonić, żeby zagrał w naszym serialu. Paweł Wilczyński. Wow! Paweł Wilczyński! Paweł Wilczyński, a kto to jest? Nie znam go, bo nigdy nie słyszałem. No jak to pan nigdy nie słyszał? No naprawdę żyjemy na odrębnych planetach. No to już ustaliliśmy. Paweł Wilczyński! Przecież on gra doktora Piotra w białym fartuchu. Jaki biały fartuch? No co pan? Nie znam. Zrobił reklamę dezodorantu. No, nie znam. Jest na okładce telewizji. No dobra, podrzucę panu do kibelka. W każdym razie jest wielki, będą go oglądać miliony. Jego imieniem nazwali te paszteciki, wieczórki. Paweł Wilczyński. Paszteciki, wilczurki. A jadłem go. Uj, a dobry jest, niezły. Tak, no, ten to mamy aktora. To ideał. Ideał. Mało powiedziane. Paweł Wilczyński. Przecież w ostatnim odcinku, kiedy Alicja rodziła swojego wcześniaka, oczywiście zaraz po tym, jak przeżyła katastrofę lotniczą, to Paweł Wilczyński odbierał poród, mimo że obydwie ręce miał w gipsie. Ale jak? Zębami. Nie, Paweł Wilczyński naprawdę jest najwspanialszym facetem na świecie. Przecież to jest tylko aktor, on gra. A co pan opowiada tam? On naprawdę jest wrażliwy, to niemożliwe, żeby to wszystko udawał. Proszę pana, jak on płacze, to z jego nosa lecą prawdziwe smarki. Gile mu prawdziwe lecą. Ten człowiek to prawdziwy talent. To normalnie to zagram. No, wiesz, no, będę cię zawsze kochał. Aż do śmierci. Nie, chwila. Okay. Nie wiem, jeśli z takim przystojniakiem, to nie trzeba pamiętać tekstu. Będę cię zawsze kochał. Chyba, że spotkamy inną. Wiedziałam. Nie no, świetnie, brawo, genialnie. Takie po prostu męskie, ale my potrzebujemy kogoś bardziej chłopięcego, subtelnego. Chyba wiecie, że mam drugą propozycję. Kostek chce, żebym u niego zagrał. Konstanty? No, u niego nie ma tak długiego tekstu. Też główna rola. Paweł, zrobisz jak zechcesz, ale wiedz, że na tym etapie twojej kariery potrzebny ci producent słynący z dobrego gustu, smaku. Ojej, śmigaj się do niego, chyba kiszonych ogórków. Panno Maj, pani nam przeszkadza teraz w bardzo ważnym spotkaniu, prawda? Więc to dzisiaj jest ten dzień, no kompletnie zapomniałam. Gdybym wiedziała, to włożyłabym na siebie coś naprawdę szalowego. Dzieciaki, pozwólcie. Zdaje się, że tato chciałby was z kimś zapoznać, prawda? I właśnie, Paweł, poznaj moje dzieci. Zuzia, Adaś, Małgosia. Cześć. Cześć. Cześć, dzień dobry. Powinniśmy ją trzymać pod kluczem. A to jest twoja przepiękna żona. Nie, to jest moja bardzo subtelna niania, panna Maj. Możesz mi mówić po imieniu Frania, chociaż moja mama, wiesz, chciała, żebym miała na imię Julia. Julia? Piękna. Wiesz, że oczy mnie boją od twojego blasku? Czy ty istniejesz naprawdę? Panno Maj, na słówko. Wynoś się stąd, bo wydrapię ci oczy. Słuchaj, jedno pytanko. Czy wtedy, jak tak dzielnie opiekowałeś się Jacusiem, jak jego mama poszła na kurs dla kelnerek, to ty wiedziałeś, że nie jesteś jego ojcem? Tak.
Tak, od początku wiedziałam. Wiedziałam. Jesteś aniołem, wiesz? Naprawdę. A do tego jeszcze doktorem. Dostaję gorączki. Wybacz im, no ale... No ale sam powiesz, no chyba jesteś przyzwyczajony, nie? Takie objawy adoracji to... No tak, no. Szał ciało, no. Paweł, to jak? Konkrety. Przyjmujesz moją propozycję? No słuchaj, zgadzam się. Pod warunkiem, że dostanę suflera, najwyższą garzę ze wszystkich i jeszcze jedno. Nianie. Słyszeliście? On chce naszą nianię. On chce, żeby nasza niania nianczyła jego dzieci. On nie ma dzieci. No to po co mu nasza niania? Przecież to...